taśma Blue Masking. Oryginalny produktowy motyw, profesjonalna i zarazem najbardziej popularna taśma maskująca w Polsce. Chyba każdy fachowiec ją zna, co istotne, zero podciekania farby i idealnie odcięte krawędzie. Doskonale przylega do powierzchni i po wykonaniu swojego zadania nie pozostawia śladów kleju. Dostępna jest w aż 5 szerokościach, 2 długościach, zatem do wyboru do koloru, to może nie koloru, bo jest przecież niebieska. Jeżeli chodzi o wytrzymałość, to na zewnątrz możemy ją trzymać 14 dni, a wewnątrz aż 30. Ale oczywiście rzadko się zdarza, żeby była aż tak długo eksponowana. Jeżeli chodzi o doświadczenie ekspertów, to dodam, że najlepiej ją zrywać po wyschnięciu farby i samej taśmy. Za szybko zerwana może zostawić klej. Dlaczego? Już mówię. Taśma jest papierowa. Nasiąknięty farbą papierowy nośnik może się rozwarstwić, czyli klej zostaje, taśmę odrywamy samą bez kleju już. Dlatego jeżeli zauważycie coś takiego, to dajcie taśmie odeschnąć. To tyczy się wszystkich papierowych taśm i prawdą jest, że tyczy się również taśm innych producentów. Dlatego nie wierzyłbym ślepo we wszystkie reklamowo napisane specyfikacje techniczne. Zatem jeszcze raz uczulę. Robimy próby, bo na działanie taśm wpływa bardzo wiele czynników, choćby wilgotność powietrza, rodzaje farb i przygotowane podłoże. Omówmy teraz White Masking Tape. Z zastosowania taśma jest bardzo podobna do Blue. Jej dodatkowy atut to możliwość formowania łuków. Dzięki nośnikowi skrepowanego papieru możecie kleić nią krzywizny, zakrąglenia i nietypowe kształty. Ma nieco słabszy klej, więc i czas ekspozycji powinien być krótszy. White Masking występuje w 4 szerokościach. Najwęższa to 18 mm. Podobnie jak większość taśm papierowych, zrywamy ją na sucho. Co my tu mamy jeszcze z taśm papierowych? Taśma delikatna, precyzyjna i lakiernicza. Są to taśmy o nośniku z papieru ryżowego, różniące się w zasadzie siłą samego kleju. Najmocniejsza z tej ekipy jest lakiernicza, potem precyzyjna i delikatna na samym końcu. Łatwo skojarzyć nazwę tej ostatniej po prostu z lekkim, delikatnym klejem. Kilka słów o lakierniczej. Ta wariatka poza klasycznym malowaniem pędzlem czy wałkiem nadaje się do malowania natryskowego. Bez ryzyka podrywania taśmy od powierzchni, ma 4 szerokości, ale jedną długość 50 m na roce. Jej koleżanka, taśma precyzyjna, to produkt dedykowany dla bardziej wymagających powierzchni, miejsc i zakamarków. Czyli wszędzie tam, gdzie wskazana jest precyzja klejenia. Występuje w aż 6 szerokościach, najwęższa to 11 mm, na rolce 50 m. Teraz czas na taśmę delikatną. Zdarza nam się, że mamy do czynienia z powierzchniami, co do których nie mamy pewności, jak zostały wcześniej przygotowane. Nie mamy pewności, czy zwykłe taśmy maskujące nie odejdą razem z farbą czy tynkiem. Co robimy? Stosujemy taśmę delikatną. Lżejszy klej, mniejsze ryzyko awarii. Produktem podobnym do poprzedniczki jest taśma delikatna, wodoodporna. Jest to cienka taśma, która nadaje się do klejenia na ledwo co podeschnięte farby, jak i również podejrzane i niepewne powierzchnie. Jej nośnik to folia z paskami kleju. Dodatkowo na zasadzie elektrostetyki przyciąga się do powierzchni, tak jak tutaj jest to pokazane. Taśma nie jest papierowa, dlatego też nie przesiąknie farbą. Śmiało możemy ją zrywać zaraz po malowaniu. Występuje w 3 szerokościach od 25 do 50 mm. To jest rewolucyjna taśma, która wygląda bardzo niepozornie. Polecam i naprawdę jeszcze raz polecam. Robiliśmy testy. Taśma ta odklei się zarówno dzisiaj, jak i za rok dokładnie tak samo, bez względu na warunki atmosferyczne, ale trzymanie taśmy przez rok to lekka przesada. Przejdźmy teraz do taśm polietylenowych. Największą popularnością wśród fachowców cieszą się dwie taśmy nasze, UVPE i ProMask. Obie taśmy są odporne na UV, zatem mogą być eksponowane na zewnątrz, spokojnie przez miesiąc, bez obawy, że stracą swoje właściwości. Służą do zabezpieczenia powierzchni podczas malowania, osadzania stolarki, piankowania, tynkowania czy też gipsowania. Dobrze współpracują z takimi powierzchniami jak PCV, szkło, aluminium czy elementy stalowe. Po prostu nie zostawiają na nich kleju. Warto natomiast zwrócić uwagę na fakt, że nie należy kleić ani zrywać tych taśm, kiedy powierzchnia jest mocno nagrzana od słońca. Jest wtedy duże ryzyko rozwarstwienia się kleju od nośnika taśmy. Taśmy UVP i ProMask występują w 2 szerokościach, 38 i 48 mm na rolkach 25 i 50 m. Dodatkowym atutem taśmy ProMask jest łatwość jej przerywania pod kątem prostym, co znacznie ułatwia aplikację. Ostatnim produktem, który chciałbym Wam zaprezentować, jest taśma tynkarska, zwana też często elewacyjną albo po prostu pomarańczową.
śmiało można nadać jej miano uniwersalnej taśmy budowlanej. Bo na placu budowy tak naprawdę jest no, niezastąpiona. Przede wszystkim jest to taśma do prac tynkarskich, klei się na tynki, cegłę, beton, drewno, PCV, kostkę brukową, powierzchnię gładkie, jak i chropowate. Ma mocny klej, niestraszna jej wilgoć, mróz czy promienie UV. Na budowie wykorzystywana jest jako taśma ślizgowa, taśma do zaklejania worków z gruzem albo taśma reparacyjna. Stosuje się ją w większości prac zewnętrznych, w których w ogóle potrzebujemy taśmy. Co budowa, to kolejne zastosowanie. Ciekawostką jest to, że nie lubi się z niektórymi tynkami silikonowymi. Te przypadki są marginalne, ale dotyczą również taśm od innych producentów. Dobra, powiedziałem już o wszystkich taśmach, to co chciałem powiedzieć. Ciężko to wszystko spamiętać, tym bardziej utrzymać. Taka taśma tutaj, taka na zewnątrz, taka wewnątrz, jeszcze inna bajka zupełnie, kiedy która się zrywa. Dlatego nasz grafik przygotował specjalnie dla Was tabelkę taśm, o których mówiłem. No i plus kilka innych. Pod tym filmem możecie pobrać plik zupełnie z Afryką, wydrukować albo po prostu sprawdzać sobie tę tabelkę przed zakupem, żeby upewnić się, czy dostaniecie odpowiednią taśmę do odpowiedniego zadania. Dzięki za wysłuchanie. Do usłyszenia. Hej. Co taśma, to kolejne zastosowanie. Co budowa, to kolejne zastosowanie. Dobra, jeszcze raz. Produktem podobnym do pośredniczki. Pośredniczki nieruchomości.